pojawiała się burza w internecie. Tam krzyknięto mnie jakiś tam zdrajcą jeszcze dodatkowo. Jakiś człowiekiem, który walczył bolszewickie sprawy. W związku z tym chcę tutaj wyjaśnić, że ten cmentarz jest cmentarzem z I wojny światowej, z 1915 roku. I jak wiemy, w owym czasie po jednej stronie, czyli rosyjskiej, po stronie niemieckiej walczyli również nasi ludzie, czyli nasi rodacy. Także myślę, że nie wiemy, ilu tam ich leży, ale najprawdopodobniej, jak wiemy, wcielani byli do armii carskiej, wcielani byli również do armii niemieckiej. Także tutaj myślę, że zadbanie o ten cmentarz byłoby jedno ze wszech miar potrzeb. Dziękuję.